Jeżeli chcemy indywidualnie linię zaprogramować, robimy to w ten sposób. Wchodzimy w menu instalatora. Strzałeczką w prawo przechodzimy do. Wybieramy na początku typ linii, więc wchodzimy typy linii. Wybieramy sobie tutaj linię piątą dla przykładu. Programujemy ją, jaką ona ma tutaj pełnić funkcję. Dla przykładu, może niech to będzie, tak jak wspomniałem, linia sabotażu bez zatrzasku. Potwierdzamy. Teraz raz haszem, drugi raz haszem. Przechodzimy strzałeczką w prawo. Opcje linii. Przechodzimy do tej linii piątej. Potwierdzamy gwiazdką. I możemy przejść nawet tutaj strzałeczką w prawo, jeżeli przejdziemy do inne opcje. Wchodzimy w inne opcje, potwierdzamy gwiazdką. I tutaj musimy wybrać sobie właśnie tą linię, żeby była NC. Potwierdzamy gwiazdką, tak jak widzimy w prawo, to jest pojedynczy rezystor, podwójny. Nie. I wychodzimy haszem z menu instalatora. Gotowe. Po tej zmianie, akurat tak jak słyszymy, ponownie dostałem tutaj informację na aplikację o zmianie parametryzacji. Wszystko.